10 państw będących na granicy światowego konfliktu. 10 Egipt, państwo położone w północno-wschodniej Afryce z półwyspem Synaj w zachodniej Azji. Egipt graniczy z Izraelem i Strefą Gazy na północnym wschodzie. Codziennie docierają do nas informacje o incydentach na linii Izrael-Egipt i to właśnie ten konflikt arabsko-żydowski może bardzo szybko przybrać poziom konfliktu kontynentalnego. 9. Turcja, państwo położone w Azji na Półwyspie Azja Mniejsza, a częściowo również w Europie ze stolicą w Ankarze. Ostatnio pojawiło się wiele problemów w życiu politycznym i gospodarczym Turcji. Jeśli trudności nie zostaną przezwyciężone, kraj może zaatakować swoich wrogów, a są wśród nich m.in. Syria i Rosja. Turcja bardzo szybko rozwija się militarnie, dlatego międzynarodowa społeczność powinna mieć ją na oku. 8. Korea Północna, państwo w Azji Wschodniej, powstałe w północnej części Półwyspu Koreańskiego po II wojnie światowej na terenach zajętych przez Armię Czerwoną. Oficjalnie według konstytucji Korea Północna jest republiką socjalistyczną. Administracja amerykańska nazywa Koreę Północną państwem zbójnickim, które wspiera terroryzm, nie przestrzega praw człowieka i rozbudowuje arsenał broni masowej zagłady. Ten ostatni element jest najbardziej niepokojący, jeśli chodzi o pokój na świecie. 7. Pakistan, państwo w południowej części Azji położone wzdłuż Indusu i liczące ponad 200 milionów mieszkańców. Sytuacja polityczna i ekonomiczna Pakistanu jest bardzo zła. Nieudolność aparatu władzy sprawia, że kraj jest idealnym miejscem do życia dla terrorystów. Do tego dochodzą napięte stosunki z sąsiadami, w tym z Indiami. 6. Chiny, najludniejsze państwo świata o populacji przekraczającej 1,3 miliarda osób, co stanowi 19% populacji światowej. Chiny są w złych stosunkach ze swoimi sąsiadami, m.in. z powodu swoich zapędów mocarstwowych. Poza tym dysponują ogromną armią i najnowocześniejszą technologią wojenną. Krytyczny stosunek Chin do Tajwanu i Stanów Zjednoczonych może spowodować, że w pierwszej kolejności działa zostaną skierowane w tamte strony. 5. Stany Zjednoczone, państwo federacyjne w Ameryce Północnej, graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa. Jednak ich zaangażowanie w konflikty na całym świecie przysparza im kolejnych wrogów. Większość organizacji terrorystycznych widzi w USA głównego przeciwnika. 4. Rosja, państwo rozciągające się od wschodniej Europy poprzez północną część Azji po Ocean Spokojny. Ostatnie wydarzenia na Ukrainie i interwencja rosyjska w tamtym rejonie mają za zadanie pokazywanie siły i potęgi Władimira Putina. Przy biernej postawie świata może to doprowadzić do poważnego konfliktu zbrojnego. 3. Syria, arabskie państwo na Bliskim Wschodzie. Obecnie kraj jest w zapaści, ale ciągle wspiera go Rosja, co nie jest na rękę Stanom Zjednoczonym. Syria może być wyposażona nawet w broń jądrową. 2. Iran, państwo na Bliskim Wschodzie leżące między Morzem Kaspijskim na północy, a Zatoką Perską i Zatoką Omańską na południu. Opinia międzynarodowa na czele ze Stanami Zjednoczonymi wyraża zaniepokojenie ambicjami nuklearnymi Iranu. Biorąc pod uwagę wsparcie, jakie ten kraj ma od społeczności muzułmańskiej, Iran może być punktem zapalnym globalnego konfliktu. 1. Izrael, państwo na Bliskim Wschodzie, położone w Azji Zachodniej, na wschodnim brzegu Morza Śródziemnego. Jeśli konflikt Izraela z Iranem i Syrią będzie rósł w siłę, dołączą do wojny państwa arabskie, a wtedy światowy konflikt, jak się patrzy. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć wartościowych odcinków, które wychodzą codziennie o 15. Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również, co chcecie zobaczyć w następnym filmie. Nie zapomnijcie wysłać link do tego filmu znajomym. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów. Zerknijcie również na mój drugi kanał, Światowa Historia. Cześć!